Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzień dobry, witamy Państwa, Krzysztof Szymański i... Dzień dobry, doradca podatkowy Michał Ciewibała. Witamy Państwa, proszę Państwa, za chwileczkę... Zaczynamy webinar związany z KSeF, czyli jak przygotować biuro rachunkowe do wejścia w system KSeF. Zanim zaczniemy, proszę o informację, czy nas widać, czy nas słychać. OK, piszecie Państwo, że wszystko OK. Proszę Państwa, tak jak wspominałem, dzisiejszy temat, jak przygotować biuro rachunkowe do wejścia w system KSeF. Będziemy mieli dla Państwa możliwość dołączenia do pełnego szkolenia. Dzisiaj mniej więcej z tym materiałem zejdzie nam około godzinę. Są to sprawy ważne, aktualne. Dzisiaj się głośno na ten temat mówi, że trzeba już coś działać. Michał, jak myślisz, czy to jest odpowiedni czas, czy jeszcze trzeba się wstrzymać? Najodpowiedniejszy czas na to, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, bo być może nawet jeżeli można się wstrzymać z pewnymi czynnościami, to dobrze wiedzieć, co już można zrobić, na co można czekać. W wielu przypadkach być może już trzeba by zacząć zastanawiać się nad rozwiązaniem pewnych problemów, bo im bliżej, to tym będzie większe napięcie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że musimy przede wszystkim wiedzieć, jakie mamy terminy, to jest najważniejsze, bo tu widzę, że jest spory brak wiedzy. Kto, kiedy te terminy, żeby zachować, które są, bo tutaj nieprzygotowanie się spowoduje, że odetniemy firmę od pieniędzy, czyli odetniemy od możliwości fakturowania. Dobrze. Michał, ile ci z tą główną częścią merytoryczną zejdzie mniej więcej? No nastawiam się tutaj na 45 minutek, krótko, zwięźle i 15 minut ewentualnie jakichś pytań, na które będę umiał odpowiedzieć. Dobrze, to ja dołączę do Państwa mniej więcej 10:45. Dla osób, które będą chciały zgłębić wiedzę na temat KSeF już dziś, będziemy mieli możliwość dołączenia do pełnego szkolenia z zakresu KSeF. Będzie to dla Państwa dobra propozycja. Warto korzystać już teraz, bo w przyszłości no, te szkolenia z pewnością będą droższe. Także do usłyszenia i mniej więcej 45 po dołączam do Państwa. Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim przekazać informacje takie podstawowe, bo dzisiaj mamy bardzo krótkie spotkanie, po to, żeby Państwo się uspokoili ewentualnie, czy wiedzieli, co już dziś trzeba zrobić, co przygotować, jakie informacje ewentualnie uzyskać od swoich partnerów, tych partnerów, którzy dostarczają oprogramowanie, czy partnerów takich, których obsługujecie Państwo jako biuro rachunkowe. 1 września tego roku, czyli już jesteśmy za tą datą, mamy kontynuację okresu fakultatywnego. Co to oznacza? To oznacza, że dziś już można dobrowolnie sobie wejść do systemu KSeF i działać w tym systemie KSeF. Mamy możliwość wystawiania faktur, co jest bardzo ważne, zadeklarowanie się, uruchomienie. O, dziękuję bardzo Pani Kingo, rzeczywiście Pani mówi, że mamy błąd. Tak, mam błąd, nie 1 września 2024, tylko 1 września 2023. Bardzo Pani Kinga jest tu, że tak powiem, bystra i zauważyła w pierwszej prezentacji na starcie błąd roku. Tak, oczywiście 1 września 2023 trwa ten okres fakultatywny.
Proszę Państwa, dlaczego ten okres fakultatywny jest dobry i dlaczego warto z niego skorzystać? Ano warto z niego skorzystać, dlatego że możemy się zarejestrować w KSeF-ie i nie mamy obowiązku wysyłania kompletu dokumentów do tego KSeF-u. Nie ma też wystawca obowiązku wysyłania do KSeF-u dla nas faktur. To wszystko jest dobrowolne. Czyli my, rejestrując się dzisiaj do KSeF-u, możemy na przykład wysłać sobie jako już w obszarze roboczym jeden czy dwa dokumenty. Przez to sprawdzimy, czy te dokumenty prawidłowo się do KSeF-u zaczytały. Możemy też już dostać zgodę od jakiegoś naszego kontrahenta i wysyłać mu faktury poprzez system KSeF. Zmieniła się tak zwana schema, czyli jak mają wyglądać faktury. Mamy schemę typu drugiego. Czy proszę Państwa, trzeba sobie zawracać głowę, co to jest schema i jak ona wygląda. Właściwie uważam, że my jako użytkownicy nie powinniśmy sobie zawracać głowy tym, co się zawiera w schemie. Ze względu na to, że jeżeli korzystamy z jakichś programów, to informatycy w odpowiedni sposób tak oprogramują nam pliki, które wysyłamy do JPK-u. No żeby ten plik przeszedł, to musi być to zgodne z tą schemą, którą Ministerstwo Finansów przygotowało. Więc właściwie my jako użytkownicy nie musimy sobie zawracać głowy, musimy tylko po prostu wiedzieć o tym, że jest nowa schema, która obowiązuje od września roku 2023. Czyli na dzień dzisiejszy możemy już testować nie tylko w środowisku demo, ale w środowisku roboczym nasze dokumenty. Uwaga, jednak przesłanie dokumentu do systemu KSeF musi być to dokument rzeczywisty. Czyli jeżeli wyślemy jedną z naszych faktur, a okaże się, że jednak nasz program dokonał jakiegoś przekłamania danych i w systemie KSeF będziemy widzieć, że fakturę, którą wysyłaliśmy, miała być na 1000 zł, a zaczytała się za 100 zł, albo zaczytała się w sposób niewłaściwy, to będziemy zobowiązani do wystawienia faktury korygującej i przesłanie nowego dokumentu do systemu KSeF. Ale niemniej jednak, mając doświadczenie, jak wdrażaliśmy pliki JPK, jak wdrażaliśmy opisy, kody do transakcji, to przecież zazwyczaj mieliśmy w tym zakresie sukces. Firmy informatyczne przygotowały właściwie konwersję danych. Także tu trzeba liczyć i mieć zaufanie, że firmy informatyczne to zrobią tak, jak należy. Jeżeli ktoś korzysta z jakiegoś autorskiego programu napisanego właśnie dla jego firmy, no to z całą pewnością trzeba już rozmawiać z tym producentem, kiedy udostępni nam możliwość wysyłania faktur do KSeF-u i kiedy będziemy te faktury do KSeF-u wysyłać, po to, żebyśmy byli już przygotowani na to. Kolejny termin, tu już rok jest prawidłowy, 1 lipca 2024 roku, początek okresu obligatoryjnego, gdzie wszyscy płatnicy podatku od towarów i usług, czyli wszyscy tak zwani VAT-owcy, są zobligowani, obowiązkowo muszą wdrożyć u siebie KSeF. KSeF, czyli żebyśmy wystawione faktury wysyłali do tego systemu, a faktura zostanie uznana za wystawioną wtedy, kiedy do systemu zostanie wysłana i system nada odpowiedni numer tej fakturze. Od 1 lipca wszystkie faktury typu MPP
będą wymagały, by były zarejestrowane w KSeF-ie. Ano dlaczego? Ano dlatego, że płacąc za taką fakturę będzie wymagany numer, który KSeF nada. Warunkiem prawidłowej transakcji, prawidłowego opłacenia, to żebyśmy mieli prawo do odliczenia podatku VAT z faktury typu MPP, będzie to, że taka faktura musi być w KSeF-ie zarejestrowana, a nabywca będzie musiał posługiwać się tym numerem, by zrealizować prawidłowo płatność. Jeszcze od 1 lipca przyszłego roku do końca roku 2024 będą mogły być wystawiane faktury na kasach fiskalnych. Więc oznacza to, że z końcem roku faktury nie będą mogły być wystawiane na kasach fiskalnych. W ogóle system nie przewiduje możliwości rejestrowania faktur wystawionych na kasach fiskalnych. Czyli tak jak do tej pory było, że faktury wystawiane na kasach fiskalnych można było zaczytać do pliku JPK, to tak jeszcze będzie się działo w KSeF-ie do 1 lipca 2024, a od 1 stycznia 2025 te faktury nam znikną całkowicie. Czyli ci, którzy wystawiali, jedynym urządzeniem była kasa fiskalna do wystawiania faktur, będą musieli mieć inne urządzenie, czyli choćby nawet drukarkę fiskalną i odpowiedni program, który pozwoli na to, by wystawiać faktury. Do jeszcze końca roku, czyli w okresie od 1 lipca 2024 do końca roku 2024, będą funkcjonowały paragony z NIP-ami do kwoty tych 450 zł. Od 1 stycznia roku 2025 nie będzie już paragonów z NIP-ami, czyli to, co przez jakiś czas sprawiało, że na podstawie paragonu mogliśmy rozliczyć podatek VAT, przestanie istnieć od 1 stycznia roku 2025. Chcę przerzucić kolejny slajd. 1 stycznia 2025. Zacząłem od kar pieniężnych związanych z naruszeniem obowiązków, czyli jest sytuacja tego rodzaju, że od 1 stycznia 2025 kto ma obowiązek być w KSeF-ie, a się nie zarejestruje, no to ustawodawca przewidział, że takich niezdyscyplinowanych podatników będzie karał. Numer KSeF będzie wymagany dla wszystkich płatności, czyli nie tylko dla płatności typu MPP, ale dla wszystkich płatności. Tak jak mówiłem przed chwilą, brak możliwości wystawiania faktur w kasach fiskalnych od 1 stycznia i brak możliwości rozliczania podatku VAT na podstawie paragonów z NIP-em. Kto ma obowiązek wejścia w KSeF i od kiedy? Od 1 lipca przyszłego roku będzie obowiązywała tak zwana faktura ustrukturyzowana. Cóż to takiego jest ta faktura ustrukturyzowana? To jest faktura w systemie elektronicznym, która zawiera odpowiednie pola. I jeżeli słyszycie Państwo o KSeF-ie, słyszycie o fakturze ustrukturyzowanej. No, ta faktura ustrukturyzowana po prostu ma pewien schemat, który to schemat będziemy musieli stosować od 1 lipca 2024 roku, jak jesteśmy VAT-owcami. Co do zasady, jedyną formą dokumentowania czynności opodatkowanych, czyli jedyną formą wystawienia faktury będzie taka faktura ustrukturyzowana. Nie będzie już
takiej faktury w formie papierowej, która będzie nam dawała prawo do odliczenia podatku VAT. Tylko faktura ustrukturyzowana będzie nam dawała prawo do rozliczenia podatku VAT. Czy w ogóle będą istniały faktury w formie papierowej? One dalej będą istniały, bo będą istniały dla tych przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami podatku VAT. My jako płatnicy podatku VAT też będziemy mieli obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej, będziemy mieli obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej, nie będziemy mieli obowiązku wystawienia faktury w formie papierowej, a jeżeli byśmy chcieli wystawić tą formę papierową, to musimy pamiętać, że będziemy ją mogli wystawić dopiero po otrzymaniu zwrotnego numeru z systemu KSeF, czyli formę papierową, obraz tej faktury dopiero możemy przesłać naszemu klientowi po zarejestrowaniu tej faktury w systemie KSeF. Czyli proszę Państwa, jak będziemy jechać sobie na stację benzynową i będziemy chcieli otrzymać fakturę ze stacji benzynowej, to dopóki system KSeF nie nada tej faktury, to stacja benzynowa z takiej faktury nam nie wydrukuje. Ewentualnie będzie mogła wydrukować jakieś potwierdzenie dokonania transakcji, ale nie fakturę. Fakturę prześlę do systemu KSeF, a ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli uzyskać taką fakturę na stacji benzynowej, no to będziemy musieli czekać do momentu, kiedy stacja otrzyma dopiero potwierdzenie zarejestrowania faktury w systemie KSeF i nam może wydrukować taką fakturę z tym numerem systemowym KSeF. Więc najprawdopodobniej skończy się to tak, że będziemy otrzymywać tylko potwierdzenia dokonania transakcji, a faktury będziemy odbierać przez system KSeF. KSeF obejmuje sprzedażowe transakcje B2B, zarówno krajowe, jak i transgraniczne. Czyli jak będziemy wystawiać faktury dla kontrahentów zagranicznych, to pomimo tego, że kontrahenci zagraniczni nie będą w systemie KSeF, my te faktury musimy tak wystawić, żeby faktury znalazły się w tym systemie. Od 1 stycznia roku 2025 system KSeF będzie też dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz podatników zwolnionych przedmiotowo. Widziałem, że tam pojawiło się pewne pytanie. Tak, 1 stycznia 2025 będą zobowiązani do wejścia w system KSeF wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na to, czy jest VAT-owcem, czy nie jest VAT-owcem. Dokumenty wystawione z pominięciem krajowego systemu e-faktur nie będą uznawane za fakturę. Ten dokument nie będzie traktowany jako faktura po 1 stycznia roku 2025, a do 1 stycznia 2025 no, na zasadzie takiej, że w zależności od tego, czy będziemy mieli do czynienia z VAT-owcem, czy nie VAT-owcem. Kto będzie zwolniony z KSeF i kto nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur poprzez KSeF? Widziałem, że pojawiło się pytanie, czy zagraniczny podmiot posiadający polski numer NIP będzie zobowiązany do tego, żeby wystawiać fakturę w KSeF-ie. No, jeżeli to będą transakcje, które będą rozliczane w polskim systemie podatkowym w podatku VAT, to taki podmiot będzie zobowiązany do rejestracji i wystawiania faktur poprzez KSeF. Teraz jesteśmy na slajdzie zwolnienia z KSeF-u. Faktury w procedurze nieunijnej OS, one będą zwolnione z obowiązku wprowadzania w KSeF. Faktury w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego.
też nie będziemy musieli rejestrować w KSeF nawet po 1 stycznia roku 2025 faktury w procedurze dotyczącej sprzedaży towarów na odległość w procedurze IOSS, bilety spełniające funkcję faktury, w tym między innymi paragony na autostradach, choć tak naprawdę no dzisiaj w Polsce się okazuje, że autostrady mamy chyba wszystkie niepłatne. No i jeszcze w drodze rozporządzenia wykonawczego sam minister finansów będzie mógł zwolnić z obowiązku wystawienia faktur poprzez system KSeF niektórych podatników. No to się okaże, że też jak będzie taka potrzeba, to pewnie minister finansów to zrobi. Pani Urszula, tutaj zerkam też na te pytania, które się pojawiają. Pani Urszula pyta, czy najem prywatny z VAT-em też idzie do KSeF? Tak, najem prywatny z VAT-em też idzie do KSeF. Ale dlaczego? Dlatego, że trzeba patrzeć na definicję działalności gospodarczej. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na definicję działalności gospodarczej w podatku VAT, to ona jest inna od działalności gospodarczej w podatku dochodowym. W podatku dochodowym najem dzierżawa nie zawsze stanowi działalność gospodarczą, albo można powiedzieć inaczej, że najem dzierżawa nie musi być prowadzona w formie działalności gospodarczej, ale w podatku od towarów i usług definicja działalności gospodarczej jest całkiem inna i działalność gospodarcza nie jest uzależniona od tego, czy źródłem jest najem dzierżawa, działalność gospodarcza, czy ewentualnie jakieś inne przychody, które posiada osoba fizyczna. Także osoba, która prowadzi najem, jest VAT-owcem, to od pierwszego, tak jak tutaj podałem w poprzednim slajdzie, zaraz tutaj pokażę, postaram się przejść. Od 1 lipca 2024 roku będzie miała obowiązek zarejestrowania się w KSeF-ie i wystawiania faktur poprzez KSeF. Między innymi padło też pytanie, czy jeżeli naszymi odbiorcami są same osoby fizyczne, to musimy się zarejestrować w KSeF. Nie, nie musimy, bo przez KSeF wystawiamy tylko i wyłącznie faktury typu B2B, czyli dla przedsiębiorców. Czyli gdyby była sytuacja tego rodzaju, że prowadzimy najem prywatny, jesteśmy VAT-owcami i mamy odbiorców tylko i wyłącznie w postaci indywidualnych odbiorców, no to nie będziemy mieli konieczności wystawiania faktur poprzez KSeF ze względu na to, że naszymi właśnie odbiorcami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne. I mimo tego, że jesteśmy VAT-owcami, nie będziemy musieli tych faktur rejestrować w systemie KSeF. Jakie faktury będziemy przekazywać do systemu KSeF? No faktury VAT, faktury bez VAT-u, tak jak mówiłem, bo od 1 stycznia 2025 też trzeba będzie, że nie VAT-owcy są zarejestrowani. Faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury do paragonów, faktury zaliczkowe, faktury korygujące i faktury końcowe. Ze względu na to, że faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, nie jest też dokumentem, na podstawie którego powstają obowiązki VAT, faktura typu faktura pro forma nie będzie rejestrowana w systemie KSeF. Jak uzyskać i jak zalogować się do systemu KSeF? Tak jak wspominałem, już od 1 września dla wszystkich podatników jest możliwość tego, by zalogować się i mieć dostęp do KSeF. Sprawa dostępu do KSeF jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o osoby, które są osobami fizycznymi, czy to prowadzą działalność gospodarczą, czy też
są VAT-owcami ze względu na najem czy dzierżawę, właściwie do zarejestrowania się w KSeF-ie wystarczy im profil zaufany lub podpis zakwalifikowany i te dwa, a właściwie któryś z tych elementów jest wystarczający, żeby zarejestrować się w KSeF-ie. Wchodzimy na stronę KSeF-u, logujemy się czy to profilem zaufanym, czy podpisem kwalifikowanym i już mamy dostęp do KSeF-u. Jesteśmy już w stanie korzystać z niego, czyli na przykład wyrazić zgodę na to, żeby któryś z naszych kontrahentów przesyłał nam poprzez KSeF faktury lub też my możemy wystawiać te faktury poprzez KSeF, ewentualnie zaczytać do KSeF-u jakąś fakturę, żeby zobaczyć, jak ten system funkcjonuje. Zwracam tylko uwagę, że nie zaczytujemy byle jakiej faktury, tylko zaczytujemy fakturę, która ma odniesienie w rzeczywistości, ale nie musimy zaczytywać wszystkich faktur z danego okresu czy z danego miesiąca. Trochę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli do KSeF-u chce się zarejestrować spółka, czy to spółka osób fizycznych, jak spółka cywilna, spółka jawna, czy spółka komandytowa, czy ewentualnie spółki osób prawnych, czyli spółka z o.o., spółka akcyjna, czy spółka komandytowa. Tutaj, żeby można było zarejestrować się w systemie KSeF, będzie trzeba wypełnić, ja tutaj sobie dalej przejdę, odpowiednie zawiadomienie ZAF-FA. To ZAF-FA to jest dokument, który mówi o tym, że chcemy nadać uprawnienia do korzystania z krajowego systemu e-faktur. Ja dzisiaj nie będę szczegółowo omawiał tego formularza, co w jakich polach należy wypełnić, bo na to dziś nie będzie czasu, ale chcę przede wszystkim powiedzieć, że na przykład jak ktoś ma jednoosobową spółkę z o.o., to jako prezes sam siebie na za pośrednictwem zawiadomienia ZAF-FA musi upoważnić się do tego, żeby mógł korzystać z systemu e-faktur. Czyli każda spółka musi takie zawiadomienie ZAF-FA złożyć. To zawiadomienie daje możliwość tego, że w systemie, można powiedzieć, stajemy się tam superwajzorem, który to nadaje następne uprawnienia, czyli uprawnienia dla osób, które dalej mogą ewentualnie zarządzać systemem, nadawać uprawnienia dla innych osób. Czyli nie mamy możliwości dostania się do systemu e-faktur, do tego KSeF-u, w przypadku spółek lub na przykład różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, czyli podmiotów nie mających osobowości prawnej, a będących VAT-owcami, jeżeli takich uprawnień nie nadamy pierwotnie zawiadomieniem ZAF-FA. Takie zawiadomienie wypełniamy, składamy do odpowiedniego urzędu skarbowego i urząd skarbowy nam nadaje uprawnienia. Po nadaniu tych uprawnień możemy zalogować się odpowiednim numerem ewidencyjnym, czy to PESEL-em, czy NIP-em i dostać się do systemu i nadawać kolejne uprawnienia. Czyli bardzo prosto w przypadku osób fizycznych, mniej prosto w przypadku jakiejkolwiek spółki, bo tam, żeby, tak jak wspomnę, żeby dostać się do systemu, musimy nadać uprawnienia. Nawet prezes sam sobie musi takie uprawnienia nadać.
No jak przygotować się w ogóle do wdrożenia i integracji z KSeF-em? Przede wszystkim nasz system musi generować faktury ustrukturyzowane. Te faktury ustrukturyzowane dopiero będą zaczytywane przez system KSeF. Żeby system KSeF mógł zaczytywać te faktury, to musimy wygenerować odpowiedni token do programu księgowego czy do programu fakturowego. Ten token przydziela uprawnienia temu programowi, który wystawia faktury, i po wysłaniu z tego programu system KSeF zaczyta te faktury i nada odpowiedni numer identyfikacyjny. Czyli na pewno jednym z elementów przygotowania jest wgranie, zakupienie czy ewentualnie aktualizacja programu do wystawiania faktur, żeby ten system był przygotowany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Ponadto podatnicy będą też musieli przeanalizować pewne obszary związane z, choćby nawet z dzisiaj, z wysyłaniem pewnych załączników czy informacji, które na fakturze się znajdowały. Faktura ustrukturyzowana nie przewiduje dodatkowych elementów, które na przykład dzisiaj znajdowały się na fakturze. Czyli dziś na fakturze robiliśmy różnego rodzaju opisy. Opisy na przykład, że towar z faktury stanowi własność wystawcy faktury do momentu, dopóki nie zostanie opłacony. Pani Urszulo, widzę pani wielkie zdziwienie. Prezes sam siebie upoważnia? Tak, prezes sam siebie musi upoważnić, żeby miał dostęp do systemu e-faktur. Dzisiaj przecież taka sytuacja istnieje choćby nawet w ZUS-ie, żeby jako prezes spółki, żebym się dostał do płatnika, do danych w ZUS-ie, też muszę sobie złożyć odpowiedniego PELA. Czy ewentualnie będąc prezesem spółki, jeżeli chcę składać deklarację elektronicznie, a właściwie muszę, no to przecież też musimy złożyć UPL-a. Także nie ma się co dziwić, prezes sam siebie też musi upoważnić do tego, żeby mógł mieć wgląd do systemu. Nie ma innej możliwości. KSeF identyfikuje tylko i wyłącznie osoby fizyczne, a przy osobach prawnych oczekuje na to, żeby za pośrednictwem organu podatkowego była złożona deklaracja ZAW FA, która to rozpoczyna proces identyfikacji osoby, która jest upoważniona, a następnie po zidentyfikowaniu tej osoby przydziela tej osobie uprawnienia, tak jak powiedziałem, superwajzora, który to superwajzor dalej, żeby mógł coś działać, musi sobie przydzielić kolejne uprawnienia, czyli pierwsze uprawnienia dostajemy tej osoby do zarządzania, a jakbyśmy chcieli wystawiać przez system e-faktur, faktury, czy ewentualnie przeglądać, to sam superwajzor musi też sobie udzielić tych uprawnień. Nie ma tak, że te uprawnienia są przydzielane z urzędu. Te uprawnienia są przydzielane z urzędu tylko i wyłącznie osobom fizycznym, płatnikom podatku od towarów i usług. Wracając do obszarów związanych z dzisiejszymi fakturami, trzeba zwrócić uwagę na to, że dziś razem z fakturami wysyłamy różnego rodzaju zapisy, które znajdują się na fakturach, i to jest jedna rzecz, i też znajdują się elementy, które wysyłamy dodatkowo z fakturami, czyli jakiś dowód dostawy, czy ewentualnie wysyłamy jakieś inne dokumenty, gwarancje, certyfikaty. Niestety poprzez system KSeF takich dokumentów wysyłać nie będziemy
mogli. Nie będziemy też mogli na fakturach robić takich zapisów, jak do tej pory robiliśmy, bo system KSeF nie przewiduje, że takie dokumenty chce, takie dokumenty, czy takie dokumenty, czy takie zapisy pozwala nam, żeby je przesyłać. Będziemy musieli to robić osobno. Ze względu na przepisy, żeby wysłać obraz faktury klientowi, będziemy musieli uzyskać numer z KSeF-u. Czyli dziś droga przesłania dokumentu faktury dla klienta to jest tak, wysyłamy do systemu KSeF, uzyskujemy numer ewidencyjny z KSeF-u, umieszczamy go na fakturze i dopiero mamy obraz faktury, którą możemy klientowi wysłać. I z tym obrazem faktury musimy mu wysłać ewentualnie inne załączniki, które to załączniki wysyłaliśmy wcześniej. Niedopuszczalne jest to, żeby wysyłać klientowi jako płatnik podatku od towarów i usług faktur, które nie będą zarejestrowane w systemie KSeF, czyli nie będą zawierać numeru ewidencyjnego. No, w związku z systemem KSeF musimy być też przygotowani na to, że mogą wystąpić awarie. Awarie zarówno po stronie nas, jak i awarie po stronie organu ewidencyjnego, czyli tutaj w tym wypadku Ministerstwa Finansów. Jest sytuacja tego rodzaju, że dzisiaj awarie, jak mamy, to mamy sytuację tego rodzaju w przekazach fiskalnych, że jesteśmy na to przygotowani, mamy zakupioną ewentualnie kasę rezerwową. Jeżeli podstawowa kasa nam się zepsuje, no to zapobiegamy tej awarii, uruchamiamy kasę zapasową i tak naprawdę mamy po awarii możemy dalej handlować, bo przypominam, że mając kasę fiskalną, jeżeli ona ulegnie awarii i nie mamy kasy zapasowej, no to nie możemy prowadzić dalej działalności związanej ze sprzedażą. W KSeF-ie sytuacja troszeczkę inaczej wygląda. No tutaj nie mamy urządzenia, które może być urządzeniem awaryjnym. Gdy się okaże, że nie mamy łączności z KSeF-em ze względu, że to jest nasza przyczyna, przyczyna tkwi po naszej stronie, nie wiem, nie działa nam internet, czy ewentualnie jesteśmy poza zasięgiem, czy jeszcze jakieś inne przyczyny. No, taka możliwość dalszego wystawiania faktury będziemy mieli. Będzie taki tryb awaryjny, który będzie nas obowiązywał do tego, żeby w dniu następnym te dokumenty do KSeF-u trafiły. Proszę Państwa, będziemy mieli na to jeden dzień, żeby uzupełnić. Czyli nie ma tutaj permanentnej awarii, która by to awaria powodowała, że przez kilka dni nie będziemy dostarczać dokumentów do KSeF-u. Trochę inaczej może wyglądać sytuacja, kiedy to od strony Ministerstwa Finansów nie będziemy mieli dostępu do KSeF-u, bo nie wiem, padną serwery, czy ewentualnie będą jakieś inne sytuacje. No wtedy ten tryb awaryjny wygląda trochę łagodniej. Tam będziemy mieli dłuższy czas na przesłanie tych dokumentów. No, jak przygotować się do wdrożenia też w biurze rachunkowym, będziemy musieli się zastanowić, jak będzie wyglądał proces związany z odbiorem e-faktur, kto będzie odbierał te e-faktury, w jaki sposób do nas będą dostarczane, jaki system przyjmiemy, bo możemy przynajmniej przyjąć trzy warianty, które w tej chwili przychodzą do głowy. Jeden, że dostaniemy odpowiedni token i my będziemy pobierać te dokumenty bezpośrednio z systemu. Drugi, że to nasz klient będzie pobierał dokumenty z systemu e-faktur i nam przesyłał. Trzeci, że zmusimy klienta do tego, żeby drukował dokumenty z e-systemu i nam je dostarczał. Ten ostatni wydaje się dość archaiczny i całkowicie zbędny, żeby przenosić z systemu e-faktur faktury na papier. No, jeżeli zdecydujemy się na to, że to załóżmy, my będziemy sam pobierać dokumenty z systemu e-faktur, no to musimy sobie ustalić jakiś proces weryfikacji kosztów uzyskania przychodu, żeby klient
potrafił zweryfikować faktury, które to są kosztem działalności gospodarczej, a które kosztem działalności gospodarczej nie są. Więc będziemy musieli mieć narzędzie, które nam pozwoli na to, żebyśmy wymieniali dane między kontrahentem a biurem rachunkowym po to, żeby wiedzieć, co rozliczać jako koszty uzyskania przychodu. Musimy też pamiętać, że od momentu, kiedy wejdzie KSeF, czyli od 1 lipca, już do pewnych faktur będziemy korzystać z tego numeru zwrotnego ewidencyjnego, a od 1 stycznia 2025 praktycznie do wszystkich płatności ten numer nam będzie potrzebny. Ktoś powie, no ale czy wtedy zostanie wyeliminowana możliwość płacenia zbiorczo jakichś faktur, a szczególnie wtedy, kiedy ktoś ma dużo drobnych faktur. Nie. Krajowy system e-faktur przewidział możliwość generowania identyfikatora do płatności zbiorczych. No, biura rachunkowe przede wszystkim powinny zastanowić się nad tym, gdzie w procesie KSeF występują obowiązki po stronie biura rachunkowego. No, te obowiązki powinny być określone w umowie, bo mogą być takie biura, które będą chciały przejąć o wiele szersze obowiązki, choćby nawet zarządzania uprawnieniami w systemie KSeF, a będą takie biura rachunkowe, które w ogóle będą chciały, że tak powiem, nie wspierać podatników w systemie KSeF, tylko żeby to podatnik sam zarządzał tymi elementami w KSeF-ie, a tylko biuro otrzymywało dokumentację z tego systemu. Należy zauważyć, że przecież do tej pory proces fakturowania spoczywał na przedsiębiorcy, no i dalej będzie spoczywał na przedsiębiorcy. Tutaj trudno sobie wyobrazić, że biura rachunkowe przejmą obowiązek wystawiania faktur, bo przecież obowiązek wystawienia faktury spoczywa na przedsiębiorcy i trudno w wielu przypadkach ten obowiązek delegować na kogoś innego. A znowu biura rachunkowe muszą też zdawać sobie, czy osoby, które są w biurach rachunkowych, muszą zdawać sobie też sprawę z tego, że kwestie związane z wystawieniem faktury rodzą też odpowiedzialność, i to nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także i odpowiedzialność karną. Więc tu biura będą musiały przede wszystkim popracować nad tym, w jaki sposób w nowej rzeczywistości chcą przejąć na siebie obowiązki i w jaki sposób to uregulować w swojej umowie. O zawiadomieniach ZAW właściwie już wspominałem, to zawiadomienia ZAW na pewno będą musiały być złożone w każdej spółce, w każdej osobie prawnej, czy to ewentualnie w każdej instytucji, która nie posiada osobowości prawnej. Osoby fizyczne takiego dokumentu składać nie będą musiały, bo będą mogły się od razu dostać. Ale oczywiście też osoba fizyczna ZAW, FA może złożyć, jeżeli to ona sama nie chce dostać się do systemu, tylko na przykład chce upoważnić inną osobę, która to będzie zarządzała jego systemem KSeF. Zachęcam Państwa do tego, żeby już wypróbować system KSeF, żeby już tam się zalogować. To, że Państwo tam się zalogują i już uruchamią sobie ten system, nie zobowiązuje Państwa do tego, żeby już wysyłać do tego systemu komplet dokumentów. Więc ten system już działa, warto się tam zalogować, warto się wejść, zobaczyć, jak to wygląda, że nie jest to takie straszne. Tam pojawią się Państwu takie nowe zagadnienia jak token, jak
pieczęć. Proszę Państwa, token przede wszystkim jest potrzebny do tego, żeby w inny system, czyli w system, który wystawia faktury, wpisać odpowiedni numer. Na podstawie tokenu to systemowi fakturującemu nadajemy uprawnienia do tego, żeby on wysyłał lub odbierał faktury z systemu KSeF. Ktoś w międzyczasie zapytał, czy spółka cywilna też potrzebuje ZAW EFA. Tak, spółka cywilna będzie tego potrzebowała ze względu na to, że jeżeli mówimy o spółce cywilnej, to na spółkę cywilną jest nadany numer NIP-u, czyli osoba fizyczna nie dostanie się do systemu KSeF bez złożenia upoważnienia ZAW FA. Pani Teresa teraz pyta, czy można wysłać pojedynczą fakturę do systemu KSeF. Tak, dziś można wysłać taką fakturę do systemu KSeF, żeby ją sobie w systemie KSeF zarejestrować. Nie musi być kompletu faktur i tylko musi być to faktura rzeczywista. Jak wysyłamy fakturę do systemu KSeF, to jest faktura, która już tam zostanie zarejestrowana i ona będzie rzeczywistym dokumentem obowiązującym. Także mamy też obszar, ale to możemy wtedy logować się jako do części demo, no i tam sobie wysyłać różnego rodzaju bzdury, bo nie jest to wtedy przypisywane do NIP-u tego podatnika. Ale jeżeli się zalogujemy na swój identyfikator do swojego systemu KSeF, to wysłane dokumenty już tam przez 10 lat zostaną w tym systemie i muszą być to dokumenty rzeczywiste. Tutaj pani pisze mi, Elżbieta, momencik, no być może imię mi uciekło, ale jedna z pań pisała, że jest błąd i nie można zalogować się do KSeF-u. Jestem przekonany, że można zalogować się do KSeF-u i na pewno dzisiaj żaden błąd nie istnieje. Pojawia się pewien błąd, jeżeli ktoś chce zalogować się do części demonstracyjnej i tam zgłasza swoje rzeczywiste dane identyfikacyjne, to wtedy rzeczywiście występuje błąd. Ale jeżeli chce zalogować się do tej części roboczej na swoje konto, to z całą pewnością system KSeF działa i możemy się zalogować dziś numerem, możemy zalogować się podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Proszę Państwa, co to jest pieczęć kwalifikowana? Pieczęć kwalifikowana jest to taki znak cyfrowy właśnie dla, przede wszystkim będą go wykorzystywać spółki, czyli na podstawie takiej pieczęci kwalifikowanej, w której znajduje się numer NIP, będziemy mogli od razu zalogować się do spółki i uruchomić ten system KSeF. Czyli nawet bym tutaj trochę sprostował pewną rzecz, że jeżeli ktoś ma pieczęć kwalifikowaną z numerem NIP, to jest płatny znak cyfrowy, dosyć drogi, bo kosztuje kilka tysięcy, od 1000 mniej więcej chyba do 3000 rocznie, to dziś też będzie mógł się zalogować na spółkę, nawet nie składając ZEWA. Ale tak jak mówię, z tej pieczęci myślę, że niewiele z Państwa korzysta, ale taka możliwość jest. Jakie korzyści z KSeF-u, o czym nam mówi ministerstwo? No mówi nam, że przede wszystkim zostaną przyspieszone zwroty z 60 do 40 dniach. Nie będziemy musieli wysyłać plików JPKFA, które dzisiaj wysyłaliśmy, ale oczywiście tylko i wyłącznie na żądanie, bo nie wysyłaliśmy ich na co dzień, bo wysyłaliśmy inne pliki typu JPK. Brak konieczności posiadania faktur w wersji papierowej. No i to, że system KSeF będzie dla nas przechowywał faktury przez 10 lat i będziemy mogli z tych faktur przez 10 lat korzystać.
Proszę Państwa, to takie informacje przede wszystkim chciałem Państwu przekazać, zachęcając do tego, żeby Państwo przyszli na 4-godzinne szkolenie, gdzie tam pokażę, jak wypełniać ZTFA, gdzie podyskutujemy na temat związane, jak choćby nawet rolnika zgłosić do systemu KSeF, żebyśmy mogli w jego imieniu wystawiać faktury RR, czy ewentualnie jeszcze inne elementy związane z tymi właśnie fakturami ustrukturyzowanymi. Tutaj z prowadzącym umówiłem się, że pojawi się o 10:45, ale nie widzę go, bo tam miał... Już jestem, Michał, już jestem. To jest pan spóźniony 7 minut, proszę pana. Witam państwa. No i chciałbym tutaj, Krzysztof, po twojej krótkiej prezentacji przejść do odpowiedzenia na kilka pytań. Widzę, że wiele bardzo ciekawych pytań się pojawiło. Proszę Państwa, za chwileczkę przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Chcielibyśmy Państwa zaprosić na szkolenie, które odbędzie się 11 października, czyli już niedługo, za niespełna 2 tygodnie, gdzie będziemy w sposób rozszerzony mówić o tym, właściwie Michał będzie Państwa edukował w tym zakresie, dotyczącego właśnie jak wdrożyć KSeF, jak współpracować z klientami, żeby ułatwić sobie życie. Michał, o czym dokładnie będziemy mówić podczas tego pełnego szkolenia? No tutaj przede wszystkim chcę szczegółowo omówić kwestie związane z rejestracją, z dokumentami, pokażę jak ten system wygląda, wejdziemy do niego do środka, pokażę kwestie przydzielania uprawnień, zabierania uprawnień, jak działa pieczęć kwalifikowana, pokażę jak należy uwierzytelniać podatnika i tak jak mówię, no szczegółowo, krok po kroku też omówię druk za FA. Będę się starał też odpowiedzieć na większą ilość pytań. Proszę Państwa, bo widzę, że Państwo piszecie zapytania, żeby dokonać zapisu. Zapisać się będzie można samodzielnie. Już za chwileczkę powiem, jak tego można dokonać. Dla 50 osób, które zapiszą się jako pierwsze, mamy specjalny rabat i bardzo korzystną opcję zapisania się na to szkolenie. Standardowa cena 397 zł. Dzisiaj dla osób, które się zdecydują podczas tego webinaru 197 zł, proszę Państwa, to jest cena brutto. I już link do zakupu, do szkolenia się powinien pojawić. Wielu klientów od Państwa z pewnością myśli o jakiegoś rodzaju optymalizacji. Wiele osób chce przejść na CIT estoński, bo rzeczywiście jest to ciekawa ostatnio kwestia i wiele firm prowadzących spółki z o.o. zastanawia się, żeby przejść na tą formę, bo rzeczywiście wygląda to korzystnie. Proszę Państwa, można wziąć udział także w pakiecie szkoleń i tutaj też mamy dla Państwa specjalną opcję. Jeżeli się Państwo zdecydujecie na komplet tych szkoleń, to bierzecie Państwo udział w 2 szkoleniach, mianowicie CIT estoński oraz KSeF dla biur rachunkowych za jedyne 297 zł. To jest cena brutto. Już powinien się pojawić Państwu link do możliwości skorzystania. I ważne, jeżeli skorzystacie z pakietu szkoleń, czyli weźmiecie zarówno, skorzystacie właśnie ze szkolenia związanego z KSeF-em oraz CIT-u estońskiego, dostaniecie nagranie dotyczące, także z Michałem Cilibałą, dotyczące opodatkowania w formie ryczałtu. To jest dla Państwa prezent od nas. Każdy, kto zdecyduje się podczas tego spotkania, właśnie dostanie ten dodatkowy bonus w postaci tego szkolenia o opodatkowanie w formie ryczałtu. Państwo piszecie, ja powiem tak, link pojawił się Państwo na czacie, jeszcze raz za chwileczkę go udostępnimy, czyli najłatwiej kliknąć w link, przejść na stronę,
Wypełniacie Państwo dane firmy, przechodzicie na stronę płatności, dokonujecie płatności, faktura do Was trafia na maila, dostajecie przed szkoleniem informacje o, z linkiem, żeby przystąpić do szkolenia. Także osoby dodatkowe, które będą na żywo, właśnie jesteśmy w czasie certyfikacji SUS 2.0, to jest taki standard usług szkoleniowych i każdy, kto wypełni pretest i posttest, dodatkowo otrzymuje certyfikat. My nie wydajemy za samą obecność, trzeba spełnić te warunki, wtedy dostajemy dodatkowo to szkolenie. Także 297 zł macie Państwo de facto trzy szkolenia. Jedno nagrane, dwa bierzecie udział na żywo i ważne, nawet jeżeli nie możecie być na żywo, możecie to szkolenie odtworzyć, dajemy Państwu dostęp roczny, poszkoleniowy, dostępu właśnie do tego szkolenia. Także można skorzystać już z linku i dodatkowo osoby, które nie są decyzyjne, chciałyby skorzystać, ale muszą zapytać jeszcze na przykład szefa, szefową. Udostępniam taką ankietę na ekranie. Jestem zainteresowany szkoleniem. Wypełniacie Państwo imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, NIP firmy. I na tej podstawie będziemy się z Państwem kontaktować. Pierwsze 50 osób, które się zdecyduje na to szkolenie, dostaje właśnie tą promocyjną cenę 297 zł w dwóch pakietach razem z bonusem. Także zachęcamy do wypełniania ankiet i będziecie Państwo mogli przystąpić na korzystnych warunkach do tych szkoleń. Michał, no to przejdźmy do odpowiedzi na pytania. Tylko jeszcze chwilkę, może na razie odpowiadaj tutaj z tego czatu, żeby osoby miały... Tak, tak, tutaj z tego czatu też widzę, bo pani Renata zapytała, czym się różni szkolenie to z, o 11 października, 31 października. Tutaj mamy do czynienia z dwoma różnymi szkoleniami. 11 października mamy KSeF, a 30 października, bo nie 31. Nie, bo jeszcze 31, bo już część osób się mogła zapisać do doktor Małgorzaty Rzeszutek. A. I tam prowadzimy też szkolenie, ale bardziej w kierunku właśnie tego, jak korzystać. Tutaj też mamy te elementy związane z biurem rachunkowym i z tym, jak z klientami komunikować, jak ich wdrażać, jak pomagać, tak? Więc to jest... Przede wszystkim mogę powiedzieć, że szkolenie z 11 października i 31 różni się prowadzącym, to jakby jest jedna sprawa. No i ja, moje szkolenie 11 października będzie bardziej ukierunkowane pod biura rachunkowe i pod komunikację właśnie z klientami, pod zmiany, jakie należy przemyśleć i sposób współpracy z klientami. Tak, proszę Państwa, ja myślę, jeszcze jedna rzecz jest bardzo interesująca, że najprawdopodobniej nie wystarczy nam jedno szkolenie, żeby to zrozumieć, więc warto poznać różne, jakby to powiedzieć, punkty widzenia prowadzących. Jeżeli nawet skorzystacie Państwo z jednego szkolenia, czegoś tu dopytacie, coś Wam akurat przyjdzie do głowy, zrozumiecie to na innym poziomie, także warto z pewnością. Szkolenia, mówię, są w cenie promocyjnej, więc jak popatrzyliśmy na strony konkurencji, to gdzieniegdzie nawet za szkolenia trzeba zapłacić po 700-1000 zł. Tutaj macie 200 zł cenę brutto, jak skorzystacie z pakietu macie 297 zł, więc też warto skorzystać dla osób zdecydowanych, których ta tematyka także interesuje. To Michał, odpowiadamy jeszcze na kilka pytań. Tak, tutaj staram się znaleźć, bo ostatnie to są przede wszystkim... To znaczy, że trzeba będzie prowadzić KPIR z dokumenta. Czy księgowa w ramach biura rachunkowego będą miały, nie będą miały pełnych segregatorów z dokumentami? Pani Urszulo, dokładnie tak. Mówię, że nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie zmuszał dzisiaj klienta do tego, żeby wchodził w KSeF i drukował faktury. Biura rachunkowe będą otrzymywać dokumenty w postaci najprawdopodobniej w większości elektronicznej, jeszcze pojawią się dokumenty w formie papierowej, no będą to zwykłe rachunki, jakieś potwierdzenia wpłat i one rzeczywiście będą w formie papierowej. Jeszcze od 1 lipca do końca roku 2024 no nie wszyscy będą musieli wysyłać za pośrednictwem KSeF-u faktury, więc jeszcze to będzie taki okres przejściowy, ale od 1 stycznia 2025 roku
w większości biur nie będzie potrzeba dostarczać tych dokumentów w formie papierowej, a wręcz nawet coraz więcej osób będzie uciekać od tej formy papierowej, żeby nie przenosić z systemu elektronicznego na papier, no bo to są koszty tuszu, koszty papieru. Przepraszam, ale jeszcze jedno pytanie zadam. Kto już z Państwa się zdecydował, bo liczymy właśnie ile osób już skorzystało, jakbyście Państwo też dali informacje na czacie, bo widzę, że tego sporo jest, a jesteście Państwo w trakcie płatności, także, dobra, czyli widzę, że już... Następna sprawa, ktoś tutaj zapytał, czy nie trzeba będzie prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów. No niestety system KSeF zapewnia tylko i wyłącznie ewidencję dokumentów sprzedaży, a nie zapewnia ewidencję kosztów. A przecież w kosztach mamy sytuację tego rodzaju, że mamy listy płac, mamy różnego i amortyzację, mamy różnego rodzaju inne jeszcze elementy związane z rozliczeniem podatkowym. Więc na tą chwilę system KSeF nie przewiduje się, że on będzie prowadził jakieś inne rozliczenia podatkowe. Co prawda ostatnio pojawiły się pogłoski związane z tym, że system KSeF być może będzie generował deklarację podatku od towarów i usług i tu akurat jest duże prawdopodobieństwo, że w tym zakresie system będzie miał możliwości, ale zauważmy, że w naszym systemie, w polskim systemie podatkowym mamy jeszcze kwestie związane z wyłączeniami z podatku VAT, z ograniczeniami w podatku VAT, czyli będzie sytuacja tego rodzaju, że z usług gastronomicznych, z usług hotelowych nie mamy prawa do rozliczenia podatku VAT, że jak prowadzimy sprzedaż zwolnioną, to często musimy koszty dzielić, co służy sprzedaży zwolnionej, opodatkowanej, więc w tych wypadkach system KSeF nie będzie na tą chwilę przygotowany do sporządzenia deklaracji VAT. Jeżeli gdzieś deklarację VAT będzie można sporządzać przez system KSeF, o czym mówi się i ministerstwo o tym mówi, no to w takich prostych przypadkach, gdzie klient właśnie nie będzie miał ograniczeń w odliczeniu i taką deklarację będzie sobie mógł wygenerować. Tutaj pojawiło się też pytanie, czy będzie obowiązek numerowania faktur w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Też już ministerstwo zapowiedziało, że ten obowiązek zostanie zniesiony na pewno od 1 stycznia roku 2025, ale też jest prawdopodobieństwo, że ten obowiązek może zostanie zniesiony już 1 stycznia 2024, no bo nie będzie mógł być realizowany na pewno też od 1 lipca 2024. Także z nadzieją patrzymy na to, że ten obowiązek zostanie zlikwidowany już od przyszłego roku. Duże prawdopodobieństwo jest, że od 1 lipca przyszłego roku, a pewność jest, że od 1 stycznia 2025 ten obowiązek zostanie zlikwidowany. Pani Ania pyta, lekarz nie wystawia faktur, usługi dla osób fizycznych, ale KSeF musi ściągać faktury, będzie musiał ściągać faktury zakupu. No będzie rzeczywiście sytuacja dokładnie tak, Pani Aniu, że od 1 stycznia 2025 roku jako przedsiębiorca po to będzie musiał się zarejestrować w KSeF-ie, żeby ściągać faktury zakupu, no bo z tego, co Pani powiedziała, pracuje tylko z osobami fizycznymi, więc nie będzie musiał w systemie KSeF tych faktur rejestrować. Ale bez jego zgody już od 1 stycznia 2025 roku jego kontrahenci będą wysyłać faktury do systemu KSeF. Natomiast jeszcze w terminie od 1 lipca 2024 do ostatniego grudnia roku 2024
może dobrowolnie się zgodzić na to, żeby jego kontrahenci mu wysyłali faktury w tym systemie i wtedy się rejestruje po to, żeby tam ściągać te faktury, ale nie musi. No i najprawdopodobniej też nie będzie chciał, ale być może będą tacy, których, że tak powiem, przekonamy, żeby się tam zarejestrowali, bo będzie nam wygodniej stamtąd ściągać te faktury. Michał, jeszcze tylko odpowiem na pytanie. Czyli tak, jeszcze raz, 11 października mamy szkolenie z KSeF-u dla biur rachunkowych. 30 października jest szkolenie z CIT-u estońskiego, czyli jeżeli Państwo doradzacie klientom podatkowo przy wyborze formy opodatkowania, to też dobrze taką wiedzę posiadać, jak w ogóle do tego CIT-u estońskiego podejść. Także zachęcamy Państwa do korzystania właśnie z pakietu, bo wtedy płacąc 297 zł dożyczacie stówę i dostajecie to szkolenie na żywo 30 października związane z CIT-em estońskim oraz dostajecie nagranie szkolenia z Michałem Cilibałą w gratisie z ryczałtu. Jeszcze jedna ważna informacja. Możecie Państwo do mnie napisać także na maila krzysztof@edumeo.pl, aby zarezerwować sobie dla osób, które no, na przykład nie umieją obsłużyć tej ankiety, bo czasami jest rzeczywiście, że komuś się nie wyświetla to poprawnie na telefonie, także możecie dla mnie napisać krzysztof@edumeo.pl i zarezerwować sobie to w tej lepszej cenie. Także chyba tyle, tam jeszcze kilka tych miejsc zostało, także mamy ostatnie wolne miejsca, zachęcamy do wzięcia udziału. Pani Lidia pyta, jeżeli lekarz nie jest VAT-owcem, wystawia faktury, czy rejestruje się w KSeF? Od 1 stycznia roku 2025 będzie musiał się zarejestrować w KSeF, jeżeli wystawia faktury. Jeżeli lekarz z tytułu innych czynności jest VAT-owcem, to już będzie się musiał zarejestrować do KSeF-u od 1 lipca 2024 roku. Pani Aniela pyta, to klienci będą do biura rachunkowego przesyłać pobrane dokumenty z KSeF w specjalnym pliku? Tak, będzie taka możliwość, że klienci będą pobierać dokumenty z KSeF i przesyłać te dokumenty w pliku JPK czy XML-u, raczej być chyba XML-u. I będziemy zaczytywać już dokumenty, które wcześniej pobiorą klienci, ale jeżeli by była sytuacja tego rodzaju, że dadzą nam uprawnienia albo dadzą nam token, no to my ich, w ich imieniu będziemy mogli pobierać te dokumenty. No to już nie zależy, jak będziemy chcieli z tym klientem współpracować, bo istnieje i taka możliwość i inna. Pani Elżbieta pyta, czy ewidencja w kasach fiskalnych pozostaje bez zmian? Trzeba powiedzieć, że przy wejściu KSeF-u, czy od 1 lipca, czy od nowego roku, prawie pozostaje bez zmian, bo w kasach fiskalnych nie będziemy mogli wystawiać faktur, bo są takie kasy fiskalne, które wystawiały, czy wystawiają faktury też poprzez na tym wąskim papierze wystawiają faktury, czyli faktura jest wystawiana poprzez kasę fiskalną i przy kasach fiskalnych już nie będziemy się troskać o to, że na paragonie chcemy wprowadzić NIP, bo bez znaczenia to będzie, dlatego że już te paragony do 450 zł nie będą stanowiły podstawy do rozliczenia podatku VAT. Pani Halina pyta, czy SPZOZY rejestrują się w KSeF. SPZOZY też będą musiały się zarejestrować w KSeF, jeżeli sprzedają usługi niezwolnione z podatku, a SPZOZY sprzedają usługi niezwolnione z podatku, bo sprzedają czasami powierzchnię reklamową, miejsce na maszty antenowe, lokale na sklepiki, czy ewentualnie jeszcze inne, to muszą się zarejestrować w KSeF-ie od 1 lipca przyszłego roku,
ze względu na to, że wystawiają faktury dla odbiorców B2B. Jeżeli byśmy mieli taki SPZOS, który tylko i wyłącznie jest, ma tylko i wyłącznie usługi zwolnione i jedyną fakturą, którą wystawia to do Narodowego Funduszu Zdrowia, no to obowiązek rejestracji będzie miał od 1 stycznia 2024 roku. Jak będzie wyglądać kwestia faktur wewnętrznych? Nie do końca jakby czuję, o co chodzi z tą fakturą wewnętrzną. Na co ta faktura, Pani Magdaleno, wewnętrzna miałaby być wystawiana, to musiałbym bliżej poznać, w czym to jest problem. Michał, bo jeszcze tu odpowiem dosłownie na dwa pytania. Proszę Państwa, szkolenie jest online. Szkolenie jest online, ale macie Państwo także zapis. Czyli jest na żywo online, ale macie Państwo także zapis tego szkolenia dostępny przez rok. Także możecie Państwo sobie oglądać to szkolenie, także spokojnie dla osób, które nie mogą być na żywo. Jeżeli nie możecie być na żywo, możecie także wysłać do mnie pytania i dostaniecie odpowiedzi od Michała podczas tego szkolenia przeprowadzonego online i sobie odtworzycie to ewentualnie na nagraniu. Także to jest jedna rzecz. I jeszcze osoba pytała... Jeżeli był jakiś błąd podczas przelewu, najlepiej napisać do mnie na maila, ja jeszcze raz udostępniam, krzysztof@edumeo.pl. Jak napiszecie Państwo to, to ja Państwu odpowiem, pomogę. I jeszcze jedna rzecz, czyli tak, jeszcze raz powtórzę, 11 października jest szkolenie z KSeF-u, możecie nabyć je za 197 zł, to jest brutto, ale lepiej nabyć komplet, bo płacicie 297, jeżeli wykonujecie usługi księgowe, to dostajecie także drugie szkolenie na żywo online 30 października na temat CIT-u estońskiego. Mało tego, jeżeli zdecydujecie się na komplet za 297 zł, dostajecie nagranie na temat szkolenia z ryczałtu. To jest szkolenie nagrane, to nie jest szkolenie na żywo. O której godzinie szkolenie? Z tego co pamiętam, to o 9, Michał, tak żeśmy zapisywali. Czyli od 9 Państwo macie szkolenie. No i bo jeszcze jedno pytanie do Ciebie, Krzysztof, czy jesteś z Bodzentyna? A, z Bodzentyna. Szymon jest, który jest wsparciem, jest z Bodzentyna, Michał jest z Kielc, a ja też jestem z Kielc. Także z Kielc nadajemy do Państwa. Nie, to taki żarcik, bo widziałem, że Pani Agnieszka tutaj właśnie pytała, a pewnie dlatego, że gdzieś tam się wyświetla, że nadaje z Bodzentyna. Okej, lecimy dalej, bo jeszcze bym chciał odpowiedzieć na kilka pytań, a widzę, że pytania są bardzo ciekawe. Pani Elżbieta, czy jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek rejestracji w KSeF? No i znowu wracamy dokładnie tak jak z NZOZ-ami. Czy jeżeli jednostka samorządu terytorialnego jest płatnikiem podatku VAT, wystawia faktury dla podmiotów, dla biznesu i faktury są objęte podatkiem VAT, no to będzie miała obowiązek zarejestrowania się od 1 lipca 2024 roku. Przypominam, że jeszcze minister finansów może wydać rozporządzenie, w którym to rozporządzenie na przykład takie jednostki zwolni. Na dzień dzisiejszy tak jednostki samorządu terytorialnego będą musiały się rejestrować. Pani Magdalena, kto musi zrobić zgłoszenie, spółka jawna czy osoba fizyczna? W ZAW FA wypełniamy dane spółki jawnej jako zgłaszającego, podając jej numer, a w środku wypełniamy dane osoby, która będzie tym superwajzorem i podpisują osoby, to zgłoszenie podpisują osoby zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS-u. Także składa właściwie spółka, podpisuje osoba, która reprezentuje tą spółkę. Osobą upoważnioną w ZDF może być każda osoba, która spółka upoważni. Jak upoważni spółka tą osobę, to ta osoba może
upoważniać kolejne osoby już w samym systemie. Pytanie pani, jest... Ja szybko na pytanie odpowiem. Pyta się pani, czy będzie możliwość do wydrukowania z dzisiejszego webinaru. Publicznie tego nie udostępniamy, tych prezentacji Michała z webinarów bezpłatnych. Osoby, które kupiły, ja tutaj już koledze Szymonowi powiem, żeby zamieścił tą prezentację w strefie zamkniętej, czyli po zalogowaniu się będzie pani miała dostęp do tego najprawdopodobniej jutro, do tej prezentacji, żeby się można było wstępnie przygotować. Pani Magdalena pyta, co z wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów. Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie są przewidziane do tego, żeby one były rejestrowane w systemie KSeF, czyli jednostki zagraniczne, ani my nie będziemy wprowadzać do systemu KSeF wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Natomiast będziemy wprowadzać do systemu KSeF wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Oprócz tego, że będziemy je wprowadzać do systemu KSeF, będziemy zobowiązani do przesłania w formie papierowej, to jest wyjątek, w formie papierowej czy tam w formie elektronicznej PDF-u, faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towaru. Czyli wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie będą w systemie, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów będą w systemie KSeF. Pan Piotr pyta, co z samofakturowaniem przez naszego zagranicznego kontrahenta. Tutaj jest specjalna procedura, trzeba będzie nadać uprawnienia tej osobie i będzie dalej samofakturowanie. Będziemy nadawać tej osobie odpowiednie uprawnienia. Pani Agnieszka pyta, czy firmy zawieszone też mają obowiązek rejestracji w KSeF. Sytuacja wygląda następująco, że od 1 stycznia roku 2025 na dzień dzisiejszy nie ma zwolnienia co do firm zawieszonych, że mają zwolnienie z obowiązku rejestracji w KSeF. Znowu tutaj odwołuje się, być może minister finansów w drodze rozporządzenia taki wyłom zrobi. Pani Magdalena uściśliła, chodzi o fakturę wewnętrzne do zakupu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. To już właściwie wyjaśniłem, że przy fakturach wewnętrznych do zakupu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie będzie obowiązku rejestracji tych dokumentów w KSeF-ie. Pani Lidio, chodzi o osoby, które zakupią pełne szkolenie, będą miały dostęp do prezentacji z dzisiaj po zalogowaniu się. Tak jak odpowiadałem już wcześniej. Jeszcze może zapytam, kto już zakupił szkolenie, kto postanowił, że dołącza do nas 11 października, bo próbujemy zliczyć, ile już osób skorzystało z tych pakietów, tak jakbyście Państwo dali informację na czacie. Michał, odpowiedzmy jeszcze na 2-3 pytania i będziemy kończyć. Się widzimy Pan Andrzej pyta, a co ze sprzedażą nieudokumentowaną? Na tą chwilę system KSeF nie przewiduje, że w nim będzie się rejestrować sprzedaż nieudokumentowaną, czyli tą sprzedaż z paragonów czy z kasy fiskalnej. Oczywiście rozumiem, że te pytania to są pytania związane z tym, że system być może będzie generował deklarację VAT-owską. Sami Państwo zauważają, że Ministerstwo Finansów, być może dlatego, że to jest okres przedwyborczy, zbyt pochopnie podeszło do tego, twierdząc, że system KSeF będzie dawał możliwość generowania deklaracji VAT. Bo właśnie nie mamy tam tej możliwości rozróżnienia, od czego mamy prawo do odliczenia, bo nie mamy tam wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, bo nie mamy tam sprzedaży paragonowej. Więc mamy sytuację tego rodzaju, że ta teza Ministerstwa Finansów mówiąca o tym, że system będzie generował deklarację VAT-7, no jest na dzień dzisiejszy mocno przesadzona, że taka możliwość będzie. Czy fakturę wysłaną do KSeF można ściągnąć do biura rachunkowego w formie PDF? Obecnie ani ministerstwo to nie przewiduje, że będzie
można ściągnąć w formie PDF z tego systemu, który jest, ale praktycznie większość producentów, który będzie sprzedawać programy, taką możliwość przewiduje, czyli do takiego systemu dostaniemy token najpierw od osoby, która nam go wygeneruje w systemie KSeF. Ten token zaczytamy do naszego programu i program nam przedstawi w formie PDF-u taką fakturę. Michał, myślę, że będziemy kończyć. Dobrze, na ostatnie pytanie chcę, bo tutaj cały czas pojawiają się pewne wątpliwości i widzę tutaj też osoby, które mają podejrzenie, że wokół tego całego KSeF-u mamy duże zamieszanie, a nie wiadomo, co będzie po wyborach. Proszę Państwa, po wyborach to nie zmieni się za wiele ze względu na to, że mamy sobie wejść w KSeF, to nie wynika z kaprysu politycznego obecnej władzy, tylko jesteśmy zmuszeni, żeby wejść w KSeF przepisami unijnymi. I dopóki będziemy w Unii Europejskiej, to raczej to się nie zmieni. Oczywiście możemy wnosić do Unii, że by zmienić ten termin, ale ten termin już był dwukrotnie z tego, co pamiętam, zmieniany i wątpię, żeby Unia wyraziła też zgodę na to, żeby po raz kolejny zmienić ten termin. Proszę Państwa, dziękuję za spotkanie. Niezmiernie nam było z Państwem się spotkać. Widzę, że jest olbrzymi nawał pytań. Mam nadzieję, że na kolejnym spotkaniu, czy na tym szkoleniu, które będzie, no, na większość tych pytań odpowiem. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Widzimy się 11 października. Do zobaczenia.